Pan Jezus musi tłumaczyć w Ewangelii rzeczy podstawowe, ale myślę, że nie tylko sobie współczesnym, ale także nam. Oto mówi, kiedy wnosi się świecę do pomieszczenia, gdzie nie ma światła, gdzie jest ciemno, to powinna być ta świeca postawiona na świeczniku. Nie może być schowana pod jakiekolwiek naczynie, bo wtedy nie będzie efektu oświetlenia pomieszczenia. Jeżeli Pan Jezus musi tłumaczyć proste rzeczy, to my to doskonale rozumiemy, bo widzimy, co robi się z prostymi zasadami, prostą zasadą życia. Życie jest święte. Co robi się z zasadą miłości? Miłości nie można modyfikować. Co robi się z zasadą dobra dla wszystkich? Sprawiedliwy podział dóbr, ponieważ jesteśmy braćmi i siostrami Pana Boga. Ale jeżeli widzimy, że życie po prostu się zabija, jeżeli widzimy, że miłość zostaje wynaturzona, jeżeli widzimy, że dobra są tylko dla tych, którzy potrafią się odnaleźć w dzikim kapitalizmie, No to przyzywamy Cię, Panie Jezu, przyjdź i powiedz o tym, że świece stawia się na świeczniku, a nie pod korcem.